Tak, pani skarbnik, proszę. Ja może tradycyjnie omówię o dwie uchwały, czyli zmiany w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I tak jak mówiłam na wszystkich komisjach, są to zmiany wynikające z decyzji wojewody bądź z decyzji ministerstwa. Proszę o ciszę. I tak, proszę Państwa, może po kolei najpierw omówię zmiany, które wpływają na zwiększenie bądź zmniejszenie zarówno dochodów, jak i wydatków. I tak w dziale 758 różne rozliczenia wprowadzamy po stronie dochodów zwiększenie subwencji o kwotę 124 994 zł. Natomiast po stronie wydatków zwiększamy wydatki w rozdziale 801.01 o kwotę 74 484 zł. Natomiast w rozdziale 801.10 o kwotę 50 150 zł. Przy czym później omówię tą autopoprawkę, z tych 74 084 zł przeznaczymy 26 772 zł na wydatki inwestycyjne. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów ze środków Unii Europejskiej o kwotę 52 604 zł zarówno po stronie dochodów, jak i w rozdziale 801.10, czyli w gimnazjach po stronie wydatków. Kolejna zmiana, proszę Państwa, wprowadzamy do budżetu w dziale 801, czyli oświata i wychowanie, kwotę 1 302 192 zł i są to środki na dofinansowanie przedszkoli i klas zerowych w szkołach podstawowych. Po stronie wydatków, zgodnie z wnioskiem burmistrza miasta, 120 798 zł przeznaczymy do rozdziału 801.03, czyli do klas zerowych. Natomiast kwotę 1 181 394 zł to kwota przeznaczona na przedszkola miejskie i przedszkola prywatne i są to środki zapisane w wydatkach w rozdziale 801.04 i jest to kwota uzupełnienia środków, które nie wpłyną do budżetu jednostek spłat rodziców. Kolejna zmiana dotyczy działu 852 pomoc społeczna i tutaj proszę Państwa zwiększamy zarówno dochody, jak i wydatki o kwotę 40 579 zł i są to pieniążki przeznaczone na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą Od aktywizacji do rozwoju. Kolejna zmiana w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 77 261 zł i są to środki przeznaczone na realizację przez jednostki oświatowe projektu Innowacyjna i Kreatywna Edukacja. Jest to zwiększenie wydatków na rok bieżący w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3. Kolejna zmiana, tutaj również decyzją wojewody lubelskiego, zmniejszamy środki na świadczenia rodzinne o kwotę 1700 zł, a zwiększamy o tą samą kwotę dotacje dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto w dziale 852 po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy kwotę 8900 zł i są to środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tyle zmian omawialiśmy na wszystkich komisjach Rady. Natomiast proszę Państwa, wczoraj już omawiałam jeszcze jedną zmianę w formie poprawki, czyli w dziale 852 oprócz tych zmian zapisanych w projekcie wpisujemy po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotę 68 200 zł i są to środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. I kolejna zmiana. Dzisiaj wpłynęło do nas pismo pana dyrektora Krzysztofa Świcia, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, ponieważ do dnia 31 marca może on złożyć projekt do PFRON-u o przyznanie środków w wysokości 40 158 zł na realizację zadania pod nazwą przebudowa i przystosowanie łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych. I tutaj proszę Państwa w budżecie musimy wygospodarować
wygospodarować, jeśli chcemy, żeby te środki wpłynęły do budżetu miasta, musimy w budżecie miasta wygospodarować kwotę 26 772 zł. To jest 40% wartości zadania i wtedy otrzymamy środki w wysokości 40 158 zł. I tak jak już mówiłam przy omawianiu wprowadzania do budżetu kwoty 124 tysiące subwencji oświatowej, tutaj przeznaczyliśmy na wydatki bieżące z tej kwoty 74 484 zł. W tej chwili zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 26 722 zł i wprowadzamy do budżetu zadanie pod nazwą przebudowa łazienek i wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotę, którą otrzymamy z PFRON-u, to jest kwotę 40 158 zł. Tyle jeśli chodzi o autopoprawki. Powiem tylko, że po tych wszystkich zmianach omawianych na komisjach i wprowadzonych dzisiejszą autopoprawką w paragrafie pierwszym uchwały dotyczącej zmian w budżecie wpisujemy, że dochody gminy zwiększają się o kwotę 1 609 680 zł, a wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę 1 602 480 tysięcy. Natomiast dochody i wydatki na zadania zlecone to kwota 5 242 455 zł. Po tych wszystkich zmianach dochody wyniosą 78 089 930 zł, natomiast wydatki 85 454 730 zł. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to w stosunku do prognozy uchwalonej w grudniu na rok 2014 i lata następne, wprowadzono zmiany dotyczące wiersza dotyczącego roku 2013, bo do tej pory mieliście tam Państwo wpisane plan finansowy roku 2013. W tej chwili są to już kwoty wykonania budżetu za rok 2013. Natomiast w wierszu dotyczącym roku 2014 wprowadzamy wszystkie kwoty zgodne z kwotami wpisanymi w budżecie miasta na rok 2014. I tutaj, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że zwiększamy spłaty kredytów i pożyczek w roku 2014 o 7200 zł, natomiast w kolejnych 9 latach zmniejszamy je odpowiednio o 800 zł w każdym roku. Jeśli chodzi o załącznik numer 2, wykaz przedsięwzięć, tutaj zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej wprowadzamy z powrotem do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie pod nazwą, projekt pod nazwą E-Inclusion Lubartów bez barier. Realizacja tego projektu zakończyła się w roku 2013, natomiast przez 5 kolejnych lat musimy zachować trwałość projektu i w wieloletniej prognozie finansowej zapisaliśmy po 50 tysięcy przez 4 lata i w roku 2018 kwotę 18 tysięcy. I kolejna zmiana w wieloletniej prognozie, również w związku z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej, wpisujemy zadanie pod nazwą współpraca JST jako czynnik rozwoju regionu lubelskiego. I tutaj w roku 2014 mamy w budżecie kwotę 307 tysięcy, ale w roku następnym będzie to tylko kwota 1800, ale zadanie to przechodzi na rok następny i miejmy nadzieję, że będzie ono realizowane przez kilka następnych lat, w związku z czym wpisujemy to zadanie do wieloletniej prognozy. Wrócę jeszcze może do budżetu, że tutaj taka jedna zmiana. Zmniejszamy środki w rozdziale 616 o kwotę 682 436 zł. Środki te przenosimy do rozdziału 614, czyli drogi powiatowe, i są to środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację inwestycji powiatowych. Tyle zmian, jeśli chodzi o budżet i wieloletnie prognozy. Dziękuję.